Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w dość szczególnym dniu. W dniu, w którym właśnie na sali sejmowej rozpoczyna się czytanie dwóch niebezpiecznych, skrajnie ideologicznych projektów obywatelskich. Te projekty dotyczą z jednej strony próby wypowiedzenia konwencji stambulskiej, a drugi z projektów dotyczy zakazu marszów równości. Ta ustawa jest skrajnie głupia, te ustawy są skrajnie głupie i lewica, a także demokratyczna większość w parlamencie nigdy nie pozwoli na to, aby tego typu beznadziejne i antyludzkie projekty ustaw stały się częścią porządku krajowego.